Hej, z tej strony Krzysiek. Dzisiaj Wam chciałem pokazać, jakie zakupy zrobiłem w Tesco. No nie ma tu jakichś niezwykłych produktów, ale opowiem pokrótce. No akurat miałem ochotę, żeby zjeść sobie bagietkę. Nie jem zbyt często jasnego pieczywa, ale od czasu do czasu nie jest to zbyt duży problem. Akurat bardzo mi się to podoba, że ostatnio w Tesco na wielu produktach, jeśli chodzi o pieczywo, na opakowaniach podają makro. Świetna sprawa. Nie trzeba się bawić w jakieś strony internetowe, tylko wszystko jest napisane. No oczywiście sterki wiejskie, bardzo lubię. Świetne źródło białka. Nie słuchajcie tam ludzi, którzy mówią, że tylko gryz jest dobry, a śmietana to, o Jezu, wieszać psy i koty. Jak liczycie makro, to nic wam się nie stanie. Mleko 0,5%. Banany. Oczywiście ryż. Jajka. I czekapiki, czekoladowo-orzechowe. No ostatnio na wielu kanałach kulturystycznych wszyscy polecają. Muszę przyznać, że są naprawdę świetne, bo to już jest moja druga paczka. Ja zwykle zjadam z płatkami owsianymi tam w proporcjach 50/50. Naprawdę świetna sprawa, polecam. I tu jakieś mieszanki warzywne z kurczakiem. A, no mówiłem już o maśle orzechowym, ale może jeszcze dopowiem. To jest masło z arachidów i ja wiem, że wiele osób powie teraz, że orzechy arachidowe, orzechy ziemne, że to jest jedno wielkie zło, że to nawet nie jest orzech, tylko to jest roślina strączkowa i co ja za bzdury gadam i że masło z orzechów arachidowych to naprawdę tylko do śmieci się nadaje, ale to nie jest prawda. Dla mnie tłuszcze to tłuszcze i owszem, tam nie ma omega 3, ale co z tego, jak ja spożywam bardzo dużo ryb, do tego dużo orzechów, tak, prawdziwych orzechów i oczywiście suplementuje się omega 3, więc nie jest to dla mnie żaden problem, a masło z arachidów jest znacznie tańsze niż z prawdziwych orzechów. Dlatego je spożywam, no jest naprawdę smaczne i tyle, nie przejmuję się tym. Pozdrawiam, na razie.